Aha, w ogóle, dobra, jeszcze jedna rzecz. Czy nawet dwie rzeczy. Zacząłem sobie czytać, jestem w trakcie czytania tego dodatku do Warhammera, archiwa tomu pierwszego. Jestem kuźwa zachwycony, po prostu jestem w połowie i no, zachwycony jestem tym dodatkiem. Mam nadzieję, że szybko wyjdą kolejne tomy, bo jest, moim zdaniem jest świetny. Opisuje takie, w skrócie co prawda, ale opisuje te prowincje Imperium, opisuje też Niziołków, teraz zacząłem czytać o krasnoludach tych imperialnych, jest tam też później, z tego co kojarzę, jakaś tam twierdza opisana krasnoludzka. Świetne, po prostu takich informacji chcę mieć jak najwięcej. No, super to się czyta, przynajmniej mi się to super czyta. A druga sprawa, bo tutaj teraz będziemy testować Foundry, no nie? Byłem cały czas przeciwny temu, bo mi się wydawało, znaczy tak uważałem, że to jednak już jest za dużo automatyzacji, że to w ogóle zgubi tego ducha roleplaya. Ale po tych 2 latach na rolu, wydaje mi się, że i tak gramy online, to i tak jest... No, immersji jest ciężko, no właśnie, to już Foundry jest fajniejsze o tyle, że ma dużo właśnie automatyzacji i się jakoś mi się lepiej to od niż rola obsługuje. Zobaczymy oczywiście, bo to jeszcze nie zaczęliśmy grać, ale takie pierwsze przymiarki, jakie miałem, to bardzo mi się to podoba. Dobrze, że dołożyliśmy do tego ten moduł Warhammerowy. Co prawda jest po angielsku, no troszkę się tam przetłumaczyłem, ale tylko nie, troszeczkę. Te podstawowe rzeczy, które bardzo by nas irytowały, przynajmniej mnie, czyli nazwy profesji i talenty, umiejętności. Bo to wkurza, że... Ale teraz widzę, że też denerwują mnie pozostałe rzeczy, że są po angielsku. No ale no, chyba raczej nie będę tłumaczył wszystkiego, bo to jest tak wszystko na dziko trochę, no nie? Więc może się pojawi w końcu oficjalna wersja polska. Ale dużo jest takich rzeczy naprawdę fajnych, no zresztą akurat na ekranie widać tabeli do rzucania, no super rzeczy, super, super to jest. Dużo rzeczy się automatycznie liczy, no już, no mam nadzieję, że to będzie, że pozwoli nam to na więcej zajęcie się bardziej tą warstwą popularną, żeby już te walki nie zajmowały nam tak dużo czasu ze względu na to, że trzeba dużo liczyć, no nie? Bylibyśmy na rolu, gdyby nie to, że się miejsce tam skończyło przecież, nie? Mam nadzieję, cały czas mam nadzieję, że pozwoli nam to skupić się bardziej na fabule niż na takich technikaliach, bo dużo nam tutaj pracy odpada, no nie? Jak się nauczymy jeszcze oczywiście tym obsługiwać, no bo nie umiemy. Moim zdaniem dużo lepsze to będzie. Też mi się taką mam nadzieję, że to nam po prostu pomoże. Że to się pozytywnie na sesjach to się odbije na pewno. Tak, zobaczymy. Jeśli chodzi o przewaga jest ręcznie tutaj. Niestety trzeba ją pilnować ręcznie. Co prawda jest już uwzględniana automatycznie w rzutach, ale trzeba pamiętać, żeby ją dodawać, odejmować zgodnie z zasadami. Więc początku przewagę chyba sobie to odpuścimy, bo musimy się w ogóle nauczyć tego, no nie? Więc dużo będzie rzeczy takich, których nie znamy, szkoda dodawać jeszcze. To jest w tym, to jest w walce. W zakładce walka. Thank you.
a propos, znaczy a propos, też mi się zaraz przypomniało, jak tak sobie czytam te różne, bo nie tylko to czytałem, z tym archiwum imperialnym, tak to się nazywa? Ten tytuł? Nieważne. Tak się zastanawiam, no bo do tej pory tak naprawdę tego Warhammera rozgrywaliśmy w takim stylu mocno klasycznego fantasy. Ja tam nie bardzo chciałem dopuszczać broń palną, tak raczej to wszystko było bardziej takie klasyczne fantasy. Myślę nad tym, żeby to zrobić z tego jednak bardziej warhammerowo, czyli tak naprawdę to już prawie że początki, jak tam było napisane w tym dodatku, że początki rewolucji tej, no, industrialnej. Czyli tam się zaczęły, są już parowe krosna, parowe tam jakieś rzeczy, maszyny też bojowe, broń palna i tak dalej. No, może nie od razu, ale możliwe, że pójdziemy w tym kierunku, że to będzie tak. Bo to jednak Warhammer to nie jest takie klasyczne fantasy. Co by nie mówić. No to my polegli już.
To w rolu też jest, ale chyba dopiero w płatnej wersji tak naprawdę to dobrze działa. Bo jest tak dynamiczny, a w tej wersji darmowej jest takie statyczne. Nie ma oświetlenia chyba, tylko jest, że ściany zasłaniają. Inaczej, nie, że możesz zakrywać, odkrywać sam, jako mistrz gry. Tak to było. A tutaj to jest automatyczne. A w tej wersji. No ale nie sądzę, żebyśmy tego jakoś bardzo dużo używali, bo to jest dużo roboty przy tym, a wiadomo jak jest z mapami w naszym przypadku, czy w moim przypadku, no nie mam kiedy tego robić. Więc tutaj to będzie mało wykorzystywane raczej. Chciałem wam jeszcze powiedzieć, gdzie będzie się odbywała ta przygoda. Najprawdopodobniej. No, myślę, że przy tym zostaniemy, bo już zacząłem gromadzić materiały na ten temat. Będzie to, jak wam to zaznaczyć, o, narysujemy, bo to można też rysować. Tak. Będzie to tutaj, w Stromdorf. I spróbujemy może jeszcze też w Warhanvilu troszkę się bardziej tam, że tak powiem, udzielać, to znaczy zrobić tam sesję, jakąś tam, no w ogóle kampanię, no może nie, ale sesję, przygodę i tak dalej, tak żeby to, bo tego nie robiliśmy w poprzedniej kampanii, ten Warhanvil był taki tylko dla mnie, może się to uda teraz zmienić.